Harcerskie marzenia się spełniają, ponieważ poznałam wielu wspaniałych ludzi, z którymi mogę robić najbardziej szalone rzeczy, jakie tylko sobie wymyślę. Jeśli potrafisz o czymś marzyć, potrafisz także tego dokonać. Czy harcerstwo pomaga w spełnianiu marzeń? Myślę, że tak. Dzięki ludziom, atmosferze, która tam jest, a dzięki tym wszystkim wyjazdom, myślę, że to jest idealne miejsce, idealna organizacja, która wpływa na rozwój człowieka i spełnianie jego marzeń. Zawsze moim marzeniem albo czymś, co zawsze chciałam mieć w swoim życiu, jest posiadanie takiego miejsca, gdzie niezależnie od tego, jak długo mnie nie ma, ja mogę wrócić i czuć się cały czas tak samo dobrze, tak samo wspaniale. I właśnie harcerstwo to jest to miejsce i to właśnie ono daje mi taką możliwość. Marzeniem od zawsze było, choćby od zawsze było zagrać w jakimś filmie. I właśnie teraz spełnia się moje marzenie, bo dzięki harcerstwu, dzięki wspaniałym osobom, które w nim są, występuję w filmie o marzeniach. Właśnie się je spełnia. Zawsze chciałam pobić jakiś rekord Guinnessa i w zeszłym roku był rekord zumby, też na ten najwięcej. 2-3 lata temu. Stękę mam. To robiłam taką wielką gzikę na cały Kraków, a się działo. Każdy z nas ma wiele małych marzeń i ja również. Natomiast od pewnego czasu, konkretnie od 3 lat, od kiedy jestem w harcerstwie, jednym z moich najważniejszych i największych marzeń jest to, aby zostać tu jeszcze trochę dłużej. Nie rezygnuj z marzeń. Nigdy nie wiesz, kiedy okażą się potrzebne. Moim marzeniem było mieć zawsze dużo kolegów, koleżanek, a w harcerstwie to się spełniło. I od mojej pierwszej zbiórki marzyłem, żeby dostać znaczek Zucha i to się spełniło. To właśnie tu spełniłem swoje marzenie. To tu nauczyłem się kręcić. Działania, którym czuję się potrzebna i jestem bardzo dumna z tego, co robię. Mam mnóstwo takich marzeń, jak
bym to nazwał chwilowych, czyli to nie są jakieś takie długobieżne i daleko i takie nie mam wielu potężnych, tylko mam kilka potężnych, a wiele takich mniejszych, typu nie wiem, na przykład marzenie o tym, żeby drużyna zawsze była taka zdyscyplinowana i na przykład zawsze punktualna, żeby się z nimi dobrze współpracowało, czy na przykład jakieś marzenia dotyczące jakichś piwaków, takie czy jakichś zajęć, że mam pomysł na to, wymarzyłem sobie, czy grę nocną i to realizuję. I to harcerstwo właśnie mi to daje, że ja sobie wymyślę coś i sobie to mogę potem zrobić. I to daje taką satysfakcję, że nie mam to tylko w głowie, tylko to potem można przelać na coś konkretnego i coś, co można zrobić. Jestem w 11. Dzięki niej mogę się rozwijać, mogę w ogóle robić wszystko, co dusza chce, pozwala. Także no. Marzeniem zawsze było mieć swój własny zespół. Dzięki właśnie temu, że jestem w ZHP-ie. Marzenia są super. Są siłą napędową, która pcha nas do przodu, żebyśmy robili więcej, lepiej, fajniej. Ale moim zdaniem najfajniejsze są marzenia te tu teraz. Marzenie o szczęściu, przyjaźni, miłości, spełnieniu. To wszystko, co możemy czuć tu i teraz. To, że jesteśmy szczęśliwi teraz, że mamy fantastycznych przyjaciół dzisiaj. A harcerstwo w tym kontekście pełni kluczową rolę z tego względu, że jest tego kontekstem. Jest taką przepustką do spełniania marzeń, bo uczy nas tego, sprawia, że nasze marzenia są możliwe. Przede wszystkim harcerstwo jest spełnieniem marzenia o fantastycznym życiu. Harcerstwo spełnia marzenia? Bo tak! Naszym marzeniem od zawsze było schować się w krzakach.